W majowy weekend najmłodsi wychowankowie świeckiej Wdy rozegrali mecz na boisku Orlik. Ich przeciwnikiem była drużyna z Więcborka, która okazała się niezbyt trudnym rywalem. Młodzi świecianie pokazali charakter, albowiem przegrywali już 1-3, żeby najpierw doprowadzić do remisu, a ostatecznie wygrać 6-3. Bramki dla naszych Orlików zdobyli Dawid Wietrzykowski, Kamil Nawrocki i Damian Wojczuk. W drużynie prowadzonej przez Tomka Płacheckiego widać duży potencjał. Kierownictwo klubu sportowego w Daświecie ma nadzieję, że dobrze prowadzeni chłopcy zasilą w przyszłości pierwszy zespół, albowiem oparcie drużyny seniorów o jak największą liczbę wychowanków to priorytet zarządu. Prezentujemy Państwu najciekawsze fragmenty meczu. Do końca! Brawo, brawo! Najmłodsza grupa świeckiej Wdy dzisiaj pokonała grą Więcbork 6-3. Jak się nazywacie? Dawid Wietrzykowski. Damian Wojczuk. Kamil Nawrocki. Jak długo trenujecie w klubie? Ja rok. Z 2 lata. Z rok. Dawid, strzeliłeś 4 bramki, jak dobrze zanotowałem. Więc jesteś liderem. Lubisz strzelać bramki? Tak. To na pewno to jest najlepsze uczucie dla zawodnika. A co kapitan może powiedzieć o zespole? No, jest dobry. Trener Orlika Świeckiego, pan Tomasz Płachecki. Ile lat chłopacy mają? No, wszyscy chłopacy praktycznie mają po 11 lat, oprócz 2 chłopaków, który jest rocznik 2000, także mają 10 lat. Od kiedy ich trenujesz? No, już będzie, od września będzie 2 lata, jak trenujemy. Chłopacy, no, grupa naborowa różnie, tak, bo na początku było 30, jednak teraz jest 22, także chłopacy powoli się wykruszają i zostają ci, którzy naprawdę chcą grać. Czy trudno trenuje się takich młodych chłopaków? No, nie powiem, żeby było lekko na początku, oczywiście. Trzeba było grupę doprowadzić do takiego stanu, żeby był porządek, ale teraz jest coraz lepiej i myślę, że z biegiem czasu dojdziemy do perfekcji. A jak wyniki, może krótko, jak tam w tej lidze się spisujecie? Znaczy, po rundzie jesiennej zakończyliśmy na 2. miejscu w lidze. Teraz tutaj był nasz 3. mecz w rundzie wiosennej i to była 3. wygrana. Widzę, że chyba dobre przygotowanie kondycyjne i fizyczne, bo do przerwy jednak przegrywaliście, a po przerwie no to już zdecydowana przewaga. Znaczy, no tak, no drużyna tutaj bardzo dobra, trzeba pochwalić drużynę Więcborga, no przyjechali w 10, także no sił im jednak już pod koniec nie starczyło, jednak chłopacy, my mieliśmy tutaj 14 i chłopacy jednak ich zabiegali. Dziękujemy, życzymy wytrwałości i dotrwania no, do seniora. No, dziękujemy. No, na koniec chciałbym tutaj podziękować sponsorowi naszemu, panu Jarosławowi Kwiecińskiemu, który sponsoruje naszą drużynę i tutaj chciałbym podziękować dwóm panom, bez której ta drużyna by mogła tak nie funkcjonować, funkcjonuje, także panu Robert Radkowi Lubańskiemu i panu Jackowi Furtakowi. Dziękuję.